W Biblii pojawia się pytanie, gdzie jesteś? Bogu niech będzie chwała. Istnieje jeszcze coś ponad upokarzającą świadomość tego, kim jestem. Jest to objawienie Boga. Kim Bóg jest i jaki jest, wyszło na światło dzienne właśnie przez upadek człowieka. Bóg nie objawił się w stworzeniu w pełen sposób. Bóg nie objawił w stworzeniu pełni jego istoty. Pokazał w nim swoją wiekuistą moc i bóstwo, o czym czytamy w Rzymian, 1 rozdział, 20 werset. Ale Bóg nie odkrył wszystkich tajemnic jego natury i charakteru. Dlatego też szatan popełnił straszny błąd, przychodząc, aby zaingerować w stworzenie Boga. Przyczynił się do jego własnej, diabelskiej, tragicznej klęski. Jego okrucieństwo obróciło się z całą mocą przeciwko niemu, spadając miażdżącym ciężarem na jego własną głowę i każąc mu na zawsze ponosić konsekwencje jego zuchwałości. Kłamstwo szatana otworzyło jedynie drogę, na której Bóg mógł odsłonić pełnię jego wzniosłej, tajemnej istoty, której dotychczas uchylił jedynie rąbek. Stworzenie nigdy nie mogłoby objawić pełni tego, kim jest Bóg. W Bogu, w Nim kryją się o wiele bogatsze głębie i skarby niż jedynie moc i mądrość. W Nim, w Bogu jest miłość, zlitowanie, świętość, sprawiedliwość, czułość, wrażliwość, cierpliwość. Gdzież cechy takie mogłyby lepiej wyjść na jaw, jak nie właśnie w smutnym świecie grzeszników? Bóg przyszedł najpierw jako stworzyciel, jako stwórca. Potem zaś, gdy wąż ośmielił się wnieść do stworzenia jego wkład diabelski, szatański, wężowy wkład, Bóg przyszedł jako Bóg Zbawiciel. Unaoczniają nam to poważne słowa, które Pan Bóg wypowiedział po upadku człowieka. To jest zapisane w wersecie 9 rozdziału 3. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i powiedział do niego: gdzie żeś? I zawołał Pan Bóg Adama i rzekł mu: gdzie żeś? Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i powiedział do niego: gdzie jesteś? Pytanie to dowodzi kilku rzeczy. Tu zajmiemy się dwoma z nich. Po pierwsze, człowiek był zgubiony. Po drugie, Bóg zstąpił, aby go szukać. Udowodniło to pytanie winę człowieka, ale też udowodniło łaskę Boga. Gdzie żeś? Gdzie jesteś? Jakaż niedościgła wierność i łaska. Człowiek zbłądził i był zgubiony, ale Bóg przyszedł, aby go szukać, wyprowadzić z człowieczej nędznej kryjówki, aby w radosnej ufności wiary człowiek mógł znaleźć w Bogu, aby mógł człowiek znaleźć w Nim bezpieczne miejsce schronienia. Jakże wielka to była łaska, jakaż wielka to była łaska, jakaż to była łaska. Akt stworzenia człowieka z prochu ziemi dowodził ogromnej mocy Boga, ale szukanie go w jego zgubionym, nędznym stanie był dowodem
Bożej niedoścignionej łaski. Któż jest w stanie wyrazić słowami to wszystko, co zawiera się w myśli, że Bóg jest szukającym Bogiem, poszukującym Bogiem? Bóg nie może patrzeć na błądzącego bez orientacji grzesznika. Cóż takiego mógł znaleźć człowieku, co mogłoby zachęcić Boga, zachęcić go do szukania tej marnej istoty? To samo, co pasterz widzi w zgubionej owcy i co ojciec widzi w swym marnotrawnym synu. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii według Łukasza, 15 rozdział. Po prostu grzesznik stanowi w oczach Boga wartość. Dlaczego? Dowiemy się tego w wieczności. W dalszej części odnajdujemy człowieka stojącego, będącego przed Bogiem. Człowiek przed Bogiem. Jak odpowiedział grzesznik na to przejawiające wierność i łaskę zapytanie Boga? To pytanie Bóg, które tutaj zadał, gdzie jesteś, było przejawem wierności i łaski. I jak człowiek na to odpowiedział? Odpowiedź człowieka, jego odpowiedź unaocznia jedynie, jakże głębokie i bezdenne było to zło, które pogrążyło tego człowieka, w które ten człowiek się pogrążył. I to widzimy zapisane w Słowie Bożym wersetach od 10 do 12. Który odpowiedział: głos Twój usłyszałem w sadzie i zlękłem się dlatego, że nagi i skryłem się. I rzekł Bóg: któż Ci pokazał, żeś jest nagim? I zaliś nie jadł z drzewa onego, z którego on zakazał Tobie, abyś nie jadł? Wtedy rzekł Adam: niewiasta, którąś mi dał, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa i jadłem. Czyli widzimy, że człowiek odpowiedział, że usłyszał szelest Boga w ogrodzie i zląkł się. Dlaczego? Dlatego, że uważał, że jest nagi. I dlatego, że uważał, że jest nagi, się skrył. Na to Bóg odpowiedział słowami, że kto mu powiedział, że jest nagi. I także zapytał Bóg, czy jadł z drzewa, z którego zakazał temu człowiekowi jeść. A na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. To wersety od 10 do 12, 3 rozdziału tak mówią. Człowiek obarczył samego Boga winą za swój upadek, bo w końcu to Bóg dał mu kobietę, która mu dała owoc. Przypisał go okolicznościom, w jakich postawił go Bóg, a tym samym w niebezpośredni sposób samemu Bogu. Upadły człowiek zawsze tak postępuje. Obwinia wszystko i wszystkich, tylko nie samego siebie. Natomiast w przypadku, gdzie zaistnieje choćby odrobina szczerości, widzieć możemy, zauważamy dokładne przeciwieństwo takiego zachowania. Czy to nie ja jestem tym, który zgrzeszył? Na co może się uskarżać człowiek, dopóki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Czy to nie ja jestem tym, który zgrzeszył? Zapyta prawdziwie pokorna dusza. Gdyby Adam znał siebie samego, jego reakcja byłaby całkowicie inna. On nie znał ani siebie samego, ani też Boga i to dlatego zrzucił ciężar całej winy na niego, zanim wziął go słusznie na samego siebie.
Takie było zatem tragiczne położenie człowieka, który wszystko utracił. Swoje wysokie stanowisko, panowanie, godność, szczęście, czystość, pokój. Wszystko zniknęło bezpowrotnie, odpłynęło gdzieś w siną dal. Oto taki stał człowiek, zgubiony, zepsuty, winny grzesznik, który mimo tego śmie jeszcze usprawiedliwiać siebie samego i oskarżać zuchwale Boga. Człowiek nie tylko oskarża Boga za swój własny upadek, czyniąc Boga za niego odpowiedzialnym, lecz przypisuje Bogu jeszcze winę za to, że Bóg nie naprawił jego stanu i nie dokonał jego duchowej odnowy. Jakże często słyszy się osoby, które podnoszą swój głos w zuchwałym twierdzeniu, że nie uwierzą, jeśli Bóg nie da im siły do wiary i że nie zostaną zbawieni, jeśli nie zostali wybrani przed wiekami przez Boga, jeśli nie są wybranymi przed wiekami przez Boga obiektami Jego wiecznych zamysłów łaski i miłości. Prawdą jest, że człowiek nie ma w sobie zdolności dać wiary Ewangelii. To jest prawda. Człowiek nie ma w sobie zdolności dać wiary Ewangelii, jak tylko przez moc Ducha Świętego. Prawdą jest również, że ci, którzy wierzą Ewangelii, są obiektami Bożych odwiecznych planów łaski. Czy odbiera to cośkolwiek z odpowiedzialności, jaką ma człowiek, aby uwierzyć prostemu świadectwu Słowa Bożego? Otóż nie. Widzimy raczej, że obecne w sercu ludzkim zło, które rozpanoszyło się w nim bez reszty, prowadzi go do odrzucenia pewnego, prawdziwego świadectwa Boga i szukania wymówki w odwiecznych zamysłach Boga, które stanowią tą niepojętą, znaną tylko jemu samemu obietnicę, tajemnicę. I to tak jest. W tym bałamutnym twierdzeniu oczywiście jest mowa o ludziach, którzy twierdzą, że nie mogą uwierzyć, ponieważ nie wiedzą, czy Bóg wybrał ich przed założeniem świata. Nic to jednak nie pomoże, gdyż w liście drugim do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 8 do 9 wersetu, czytamy, że ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, poniosą karę, zatracenie wieczne. Ludzie są odpowiedzialni, aby dać wiarę Ewangelii i poniosą karę, jeśli tego nie uczynią. W zakresie ich odpowiedzialności nie jest natomiast wiedza na temat odwiecznych zamysłów Bożych w większym zakresie, niż zostały one objawione. Dlatego też nie można obciążać człowieka winą za niewiedzę na ten temat. Apostoł mógł powiedzieć Tesaloniczanom: wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Tak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 4 do 5 wersetu. Na takiej właśnie drodze dowiadujemy się, czy ktoś jest wybrany, czy nie. Każdorazowa manifestacja Ewangelii w jej mocy i efekty jej działania w ludzkich sercach są jasnym dowodem na wybranie Boże. Nie możemy wątpić jednak ani chwili, że ci, którzy naukę o suwerennym wybraniu z łaski obierają za usprawiedliwienie odrzucenia przez nich Bożej prawdy, szukają jedynie powodu, dla którego mogliby nadal trwać w grzechu i żyć w grzechu.
Nie chcą Boga i Jego obecności i z pewnością byliby o wiele bardziej szczerzy, gdyby jasno to powiedzieli, zamiast uciekać się do próżnych i głupich wymówek, które nie tylko są zupełnie niedorzeczne, ale co więcej, bluźniercze. Wymówka taka nie pomoże im nic, gdy nadejdzie dziś jeszcze przyszły, ale już bliski dzień sprawiedliwego sądu. Wracając do sceny w Eden, w ogrodzie Eden widzimy Boga, który zaczyna się objawiać i odsłaniać zamysły swojej odkupieńczej miłości. W tym zawiera się prawdziwa podstawa pokoju i wszystkich wszelkich błogosławieństw człowieka. Dopiero gdy człowiek skończy jednoznacznie z samym sobą, Bóg może pokazać, kim Bóg jest. Aby Bóg mógł albo zechciał się objawić, człowiek musi najpierw gruntownie wysprzątać serce ze wszystkich swoich zuchwałych przechwałek, niecnych roszczeń i bluźnierczych, racjonalnych wniosków. Zauważyliśmy już uprzednio, że sumienie nie jest w stanie zaprowadzić człowieka w pokoju i z ufnością w obecność Boga. Sumienie Adama skłoniło go do ukrycia się przed Bogiem wśród drzew ogrodu. Ujawnienie istoty Boga przywiodło go natomiast do jego obecności. Świadomość tego, kim był jako człowiek, przeraziła go, natomiast objawienie tego, kim był Bóg, uspokoiła. Ileż pociechy daje ona obciążonemu sercu. Zbawienie duszy dokonuje się wtedy, gdy człowiek pojmie, zrozumie, kim jest Bóg w jego niepojętej łasce oraz przyjmie bezkompromisową prawdę o swoim zgubionym stanie. Jest taki punkt, w którym Bóg musi spotkać się z człowiekiem, bądź to na gruncie łaski, bądź jako sędzia. Punkt ten leży tam, gdzie obydwaj zostaną objawieni dokładnie takimi, jakimi też rzeczywiście są. Szczęśliwi ci, którzy osiągają ten punkt za życia i spotykają się z Bogiem w łasce. Biada tym, którzy stają przed Nim jako sędzią. Bóg zajmuje się tym, kim rzeczywiście jesteśmy, nie odstępując ani na moment od tego, kim On jest sam w sobie. Na krzyżu widzę Boga, zniżającego się do głębi ludzkiego upadku. Odkrycie to koi moje znękane strachem i wstydem serce. Skoro Bóg sam wyszedł mi na spotkanie, kogo znalazł? No, znalazł mnie w moim rzeczywistym stanie, z którego nie potrafiłem się w żaden sposób wydostać. Zapisując skuteczne nań lekarstwo, to mogę wiedzieć, że moja sprawa została na wieki uporządkowana i że nigdy nie trzeba będzie do niej wracać. Jednak wszyscy, którzy nie spojrzą z wiarą na krzyż i na Boga, który się w nim objawił, będą musieli stanąć przed nim na sądzie, w sądzie, kiedy to również w doskonałej zgodności ze swoją świętą naturą Bóg rozwiąże kwestię grzesznika, który podeptał Bożą drogę zbawienia i nie chciał pokutować z powodu swoich grzechów i upadłego stanu. Od momentu, w którym człowiek zauważy swój rzeczywisty stan, nie zazna spokoju, dopóki nie zobaczy Boga na krzyżu. Od tego czasu spoczywa już na zawsze w samym Bogu, który stał się dla niego miejscem najbezpieczniejszego schronienia i ucieczki. Bóg, niech imię Jego wysławione będzie, jest miejscem spoczynku i azylu dla każdej wierzącej duszy. Fakt ten stawia wszelkie uczynki człowieka i jego sprawiedliwość na należne im miejsce. Ci, którzy pokładają jeszcze ufność w tych jakże chwiejnych rzeczach, nie dojdą do prawdziwego poznania samych siebie. Niemożliwe jest, aby ożywione sumienie znalazło spokój w czymkolwiek, poza doskonałą ofiarą Syna Bożego,
każde usiłowanie osiągnięcia swojej własnej sprawiedliwości może wynikać jedynie z całkowitej nieznajomości sprawiedliwości Boga. Werset 15. Nieprzyjaźń też położę między tobą i między niewiastą i między nasieniem twoim i między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. Ten werset 15 odsłania nam cudowną obietnicę Boga, zawartą w słowach skierowanych do węża.